Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. Chciałbym dodać kilka słów na temat modyfikatora Array, o którym mówiłem w początkowych częściach kursu. Otóż w tym modyfikatorze możemy dodać obiekt, który jest krzywą, który pozwala taki modyfikator troszeczkę jeszcze poprawić. Aby pokazać, jak to działa, na początku dodam do ceny zwykłego cuba i do tego cuba dodam modyfikator Array. Array jest generatorem, zatem będę otrzymywał kolejne kopie mojego klocka, które tworzą mi nową geometrię. No i teraz nie powiedziałem jednej rzeczy, jeszcze omawiając ten modyfikator, mianowicie tego, że można ten modyfikator skorelować z krzywą. Mogę na przykład wybrać opcję dopasuj długość i wtedy ilość moich kopii będzie zależna od długości. Być może to pokazywałem, ta długość jest ustawiona na stałe, ale jest to dosyć sztywne, dlatego czasami istnieje potrzeba określenia dynamicznie tej długości. W związku z tym istnieje opcja dopasuj się do krzywej. I teraz, aby dopasować się do krzywej, taką krzywą trzeba posiadać, a więc dodam jakąś krzywą typu Bezier na przykład. On sobie leży tutaj, jest bardzo krótki na razie, ale niech sobie taki będzie. I teraz tego Beziera wybiorę z listy obiektów. Już widać, że krzywa jest dosyć krótka, ten mój Bezier jest niewielki i widać tylko jedną kostkę skopiowaną. Jeżeli teraz takiego Beziera będę przedłużał, to będą mi się pojawiały kolejne kopie kostek, ponieważ modyfikator Array w tym momencie dopasowuje się mniej lub bardziej sensownie do długości krzywej. Oczywiście im ta krzywa będzie bardziej zbliżona do moich klocków, tym w sumie dostanę dokładniejsze przybliżenie. Ok? Tak to wygląda. Przyjemna sprawa. A więc krzywą mogę sterować, w jaki sposób modyfikator Array tworzy kopię obiektów. Oprócz tego istnieje również taki modyfikator jak krzywa, że tak powiem sama. Więc mogę taki modyfikator dodać do tego wyniku działania modyfikatora Array. Jeżeli to zrobię, to Array mogę zwinąć i dodać teraz deformator, którym jest krzywa, i wybrać tę samą krzywą, którą mam tutaj. Jeżeli to zrobię, to w tym momencie moja krzywa zacznie deformować również kształt uzyskany z Arraya. Jeżeli teraz taką krzywą wygnę na przykład, to moje klocki zaczną ustawiać się wzdłuż tej krzywej. Tak po prostu. Jest to bardzo fajna, przyjemna opcja. Trzeba tylko odpowiednio poustawiać wszystko, no i widać, że można uzyskać całkiem fajne wzory. Przy okazji, jeżeli taką krzywą wydłużę lub skrócę, nie ma żadnego problemu, mogę włączyć nawet krzywą cykliczną i wtedy taka krzywa będzie mi się jakoś tam ustawiała. Ok? Zróbmy sobie na przykład jakąś taką pętlę. Oczywiście tu na końcu też trzeba poprawić zakręt czy też skręcenie tej krzywej. Nie może ono być zbyt małe, ponieważ bardzo silnie się deformują moje kostki. Na przykład coś takiego spróbuję zrobić. O, już mam taką w mniej lub bardziej wyraźną pętlę. Wszystko z Arraya i teraz nie muszę dbać o ilość klocków, które są w środku, ponieważ sama krzywa odpowiada za to, że one tam po prostu są. Przy okazji, tak nawiasem mówiąc, jest to świetny sposób na robienie kół zębatych. Jeżeli zrobicie sobie na przykład pojedynczy ząbek z koła zębatego, można go Arrayem rozciągnąć w taki długi łańcuch tych kółek, a później zwykłą krzywą cykliczną można zdeformować sobie taki kształt, aby uzyskać kółko zębate. Myślę, że kiedyś w zastosowaniach zrobię taki tutorial. Ok, więc to jest uzupełnienie. Mam nadzieję, że teraz sprawa związana z Arrayem została wyjaśniona ostatecznie i jest już wszystko jasne. Przypomnę, że na początku Array jest dopasowaniem do długości krzywej, a później osobno, niezależnie, krzywa, która deformuje kształt uzyskany z Arraya. Ok, dzięki za uwagę, do zobaczenia.